Witajcie kochani w kolejnym nagraniu z mojej szuflady, Piotr Witek się kłania. W dzisiejszym odcinku chciałbym zaprosić Was na prezentację aplikacji Merlin Bird ID, czyli aplikacji, która umożliwia nam rozpoznawanie odgłosów ptaków. Kilkukrotnie znajomi pytali, czy to mnie, czy Alicję, jak sobie spacerujemy po lesie, czy rozpoznajemy ptaki, bo często gdzieś tam w jakichś wpisach w mediach społecznościowych pisaliśmy, że słyszeliśmy takiego ptaka, czy owego ptaka. I owszem, te najczęściej popularne znane ptaki, które u nas występują, oczywiście rozpoznajemy, ale czasami zdarza się tak, że słyszymy jakiegoś ptaka, którego ni w ząb nie jesteśmy w stanie rozpoznać, a wtedy z pomocą przychodzi nam aplikacja Merlin Bird ID, czyli aplikacja, która umożliwia nam właśnie rozpoznawanie konkretnych gatunków ptaków. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać, jak to działa, a później dwa słowa o tej aplikacji, bo generalnie aplikacja jest darmowa. Link do niej oczywiście znajdziecie w opisie na YouTubie i w mojej szufladzie, a teraz chciałbym Wam po prostu pokazać, jak ona działa i powiedzieć dwa słowa o jej plusach i minusach. Więc oczywiście zaczniemy od tego, że uruchomimy sobie tą aplikację. Merlin Bird ID. Home the button. I tu oczywiście pierwszy i główny minus tej aplikacji, to znaczy to, że aplikacja jest w języku angielskim, ale tak naprawdę do jej obsługi ten język angielski no nieszczególnie jest nam potrzebny, tylko i wyłącznie do rozpoznania, do sprawdzenia sobie, co to za ptaszek śpiewa, jeśli jeszcze oczywiście tych nazw nie znamy. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy gdzieś, gdzie na przykład słyszycie ptaszka, takiego jak teraz, na przykład, o, ptaszek śpiewa, kurczę, co to za ptaszek? Chętnie się dowiem, jak ten ptaszek się nazywa. W tym celu odpalam aplikację i klikam Sound ID. W tym czasie aplikacja już sobie rozpoznaje. 14 Jul, Best Mathes, Eurasian Blackbird. I słyszę najlepsze trafienie Eurasian Blackbird, czyli mówiąc po ludzku jest to po prostu europejski kos. Bardzo popularny, na pewno nieraz słyszeliście odgłosy tego ptaszka. Okej, zamknijmy sobie i spróbujmy odpalić jakiegoś innego ptaszka. Ja oczywiście w tym momencie nie jestem na zewnątrz, więc posiłkuję się tylko tym, co odtwarza mi w tym momencie komputer. I teraz też słyszymy dość cichutko ptaszka, a on powinien być zaraz słyszalny głośniej. Sound ID. Znowu słyszę ptaka, odpalam aplikację i klikam Sound ID. Zlose, przycisk. Znacie go? Co to za ptak? 14 Julbyton, Best Mathes, nagłówek. Najlepsze trafienie? Krajunka Bird, nagłówek. Gratki. No, czyli sikorka bogatka. Te ptaszki, nazwy tych ptaszków jest troszkę tak jak z nazwami, nawet jeśli ktoś zna angielski, to są takie nazwy własne, których rzadko się używa i które trzeba sobie wtedy sprawdzić gdzieś tam w słowniku Google'a czy gdzieś. Wtedy oczywiście przypominam, stukamy 4 razy 3 palcami, kopiujemy nazwę, żeby coś tam sobie sprawdzić, jaki to ptaszek, wrzucić go do na przykład translatora Google'a. I teraz jeszcze jeden może ptaszek sobie puśćmy, co to jest. Te akurat strasznie mi trzeszczą pod oknami. Sound ID. Sound ID. Zlose, przycisk. 14 Julbyton, Best Mathes, nagłówek. Najlepsze trafienie. Common Swift. Common Swift, czyli po prostu jeżyk pospolity. Są to ptaki, które latają mi co wieczór najczęściej w takim upalnym dniu i wyłapują komary. Jest ich strasznie dużo i to, co właśnie słyszycie teraz, ja regularnie słyszę wieczorem przed snem, praktycznie tuż po zmroku. One tak najczęściej się aktywują i chwilę w ten sposób sobie latają. Co mogę Wam więcej o tej aplikacji powiedzieć? Przede wszystkim, tak jak wspomniałem,
Jest to aplikacja dla osób, które chcą poznać, dowiedzieć się, co to za ptaszki dookoła nich latają, co to za ptaszki odgłosy wydają, bo niektóre są czasami naprawdę niezwykle intrygujące. Dzięki temu właśnie taka aplikacja Merlin Bird ID umożliwia nam weryfikację, co to za odgłosy słyszymy. Minus, już widzicie, jest to język angielski. Ta aplikacja do działania wymaga rejestracji. Należy po jej pobraniu podać adres e-mail, na który przyjdzie nam link, w który następnie klikamy, w ten sposób aktywując nasze konto, ponieważ jest to aplikacja stworzona przez światową organizację zajmującą się obserwowaniem ptaków. I oni w ten sposób też poniekąd weryfikują występowanie ptaków na różnych obszarach na całym świecie, bo jeśli my zezwolimy na udzielanie naszej lokalizacji, to po rozpoznaniu odgłosu danego ptaka, aplikacja w bazach tej organizacji odnotowuje, że ten ptak był słyszany tu i tam. Po rejestracji, gdy uruchomicie aplikację, będziecie mieli do wyboru strefę świata, gdzie aktualnie się znajdujecie, bo powinniście pobrać sobie bazę odgłosów, bo aplikacja może działać offline, nie musicie posiadać dostępu do internetu, jest to bardzo fajne, szczególnie na wakacjach, bo w tym kontekście to dzisiaj nagrywam. Oczywiście, jeśli podróżujecie po Europie, to nie ma za bardzo problemu, bo oczywiście możecie pobrać sobie dla kilku krajów Europy, są osobne bazy danych, ale dla nas tutaj jest Europa Wschodnia i jako taka duża pula, to jest naprawdę duża pula odgłosów, bo to jest ponad 700 MB, pobieracie, to się instaluje samodzielnie, możecie oczywiście pobrać sobie inne obszary świata, w których na przykład przebywacie na wakacjach i na przykład wasz ptak nie został rozpoznany. Po pobraniu bazy, tak jak wam demonstrowałem, wystarczy kliknąć w Sound ID, aby dowiedzieć się, jaki to ptak jest słyszalny. Co ciekawe, często jest tak, że słychać jednocześnie kilka ptaków i wtedy na pierwszym miejscu jest ten najgłośniejszy, a zaraz po nim są kolejne trafienia, które też możecie sobie zweryfikować. Co ciekawe, w momencie, gdy ten najgłośniejszy ptak zamilknie i kolejny staje się tym najgłośniejszym, wtedy na liście dochodzi do przetasowania i wtedy dowiecie się, który tam ptak śpiewa w tle. Tak naprawdę ta aplikacja posiada o wiele więcej możliwości. Nie będę teraz się tutaj rozwijał, bo to są już takie kwestie dla osób, które rzeczywiście zainteresowane są obserwowaniem albo podsłuchiwaniem, w naszym wypadku ptasich odgłosów. Dzięki temu można tutaj sobie tworzyć bazę odgłosów słyszanych w poszczególnych obszarach, można udostępniać własne dźwięki i tak naprawdę możliwości są bardzo duże, no ale tu już trzeba jak gdyby być pasjonatem, jeśli chcecie po prostu na wakacjach sprawdzić sobie, na przykład będąc na Mazurach, co to za odgłos i to bąk nagle słyszany z kilku kilometrów, bardzo charakterystyczny odgłos, czy jakieś inne bekasy, żurawie i tak dalej, warto taką aplikację mieć zainstalowaną, żeby w momencie, gdy przyjdzie wam ochota, po prostu dowiedzieć się, co nie tylko w trawie piszczy, ale w krzaku i na drzewie także. Ze swej strony bardzo polecam tą aplikację, daje wiele frajdy, no i zawsze możecie zabłysnąć w towarzystwie, że wiecie, jak na przykład dany ptaszek się nazywa. Tyle z mojej strony, gdybyście mieli jakiekolwiek pytania a propos tej aplikacji, czy jakichkolwiek innych tematów, kwestii, po prostu pytajcie w komentarzach, czy na YouTubie, czy na mojej szufladzie.pl. Jestem do waszej dyspozycji. A póki co, bardzo wam dziękuję za uwagę, kłaniam się nisko i zapraszam do kolejnych vlogów z mojej szuflady. Piotr Witek.